Powiedział, koryczany protest nie był głosem wszystkich kobiet i z pewnością nie był także głosem wielu kobiet, które przyszły zmanipulowane, i podkreślę to jeszcze raz, zmanipulowane, tam na poniedziałkową po prostu manifestację. Nasza akcja podczas ostatniego czarnego protestu była również odpowiedzią na manifestacje środowisk lewicowych, środowisk będących za mordowaniem dzieci nienarodzonych, która odbyła się podczas ostatniego Marszu do Życia w Szczecinie. Dobrze znam środowiska lewicowe. Podczas ostatnich manifestacji lewicowych odnośnie przyjęcia tzw. uchodźców, tak naprawdę imigrantów z Bliskiego Wschodu, dobrze poznaliśmy twarze tych osób i wiemy, że tak naprawdę one były organizatorami tego spędu sabatu czarownic. Dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć, że po pierwsze kłamstwem jest, że ten protest był dla utrzymania obecnego kompromisu. Tak naprawdę osoby, które organizowały ten protest, mają na względzie zliberalizowanie, znaczne zliberalizowanie ustawy o planowaniu rodziny. Te same osoby, które są za przyjmowaniem imigrantów, rozumiem, że przewidują również to, że jeżeli tych imigrantów przyjmą, to wzrośnie znacznie liczba gwałtów, tak samo jak jest to na Zachodzie. Czyli rozumiem, że dlatego im jest potrzebna aborcja, żeby po prostu usuwać dzieci z gwałtu imigrantów. Walka toczy się o coś większego, walka toczy się, być może moje słowa zabrzmią górnolotnie, natomiast jest to walka pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. My uważamy, że w ten sposób bronimy życia. A walka o ludzkie życie, czyli o życie nienarodzonych, wymaga właśnie naszych poświęceń, czyli także takich nieprzyjemności, jakie spotkały nas ze strony uczestników czarnego protestu.